Szanowni Państwo, pojawiło się wiele pytań w przestrzeni publicznej o możliwości i to, w jaki sposób będą uruchamiane te miejsca opieki w przedszkolach, żłobkach. Po pierwsze, chciałbym bardzo mocno podkreślić, że to jest trochę wymóg chwili epidemii, ale też wymóg tego, że niektóre osoby muszą wrócić do pracy albo muszą pracować, tak jak medycy. W związku z tym zapewnienie opieki dla dzieci tych osób jest po prostu niezbędne. Nie każdy może pozostać w domu z dzieckiem, nie każdy może przebywać w tym domu. Oczywiście jest zasiłek, ale niektórzy po prostu muszą pójść do pracy. Tak jak powiedziałem, choćby medycy. W związku z tym chcielibyśmy już w tej chwili uruchomić te miejsca opieki nad dzieckiem, ale podkreślam, to nie jest obowiązek, to nie jest uruchomienie przedszkoli w ich pełnym zakresie, no częściowej też również edukacji przedszkolnej. To jest miejsce, gdzie nasze pociechy mogą uzyskać opiekę na czas, kiedy osoba dorosła musi wyjść z domu do pracy. Po pierwsze. Po drugie, oczywiście musimy to zrobić w maksymalnej możliwej trosce o bezpieczeństwo, o zdrowie dzieci, o zdrowie pracowników, tak jak to było robione w innych krajach europejskich. I pojawiało się również wiele pytań dotyczące tych wymogów. Również dostaliśmy od samorządów pytania na piśmie. Tutaj choćby list od pana prezydenta Trzaskowskiego. Ja tak troszkę, jeżeli mogę tak powiedzieć, to zawsze zanim się napisze szereg pytań, może warto zastanowić się, czy odpowiedzi na te pytania nie ma już w istniejących zaleceniach i wytycznych. Wiszą na stronie ministerstw te zalecenia i te wytyczne. W związku z tym większość z tych pytań jest już znana na nie odpowiedzi, ale oczywiście pomimo to jeszcze raz przypomnimy, jeszcze raz będziemy o tym mówili, że to po pierwsze właśnie nie jest obowiązek, po drugie, że te grupy muszą być maksymalnie małe. Za chwilę w trybie artykułu 8a ustawy o inspekcji sanitarnej pojawią się już takie twarde wytyczne inspekcji sanitarnej dotyczące organizacji choćby przebywania dzieci, co do ilości, 12 dzieci, tak jak to w innych krajach jest, które w drodze wyjątku można o 2 zwiększyć, ale nie więcej. Oczywiście nigdzie w żadnych zaleceniach nie ma o tym, że dzieci bądź opiekunowie muszą nosić maseczki. Zawsze wydawało mi się, że jak nie ma czegoś w zaleceniach, to takiego obowiązku nie ma, ale to jeszcze raz tutaj panu prezydentowi i innym samorządowcom to przypominamy, że jeżeli nie ma takiego punktu w zaleceniach, to nie ma takiego obowiązku. Oczywiście dzieci nie są w stanie przedszkolne, ale również oczywiście w żłobkach, już tym bardziej funkcjonować w maskach, maseczkach. W związku z tym, że opiekun przebywa z tą grupą cały czas, bardzo blisko zwykle, to też opiekun nie ma takiego obowiązku i oczywiście należy zachować również inne środki ostrożności, takie jak wietrzenie sal, jak dezynfekowanie powierzchni. To dezynfekowanie musi być wszystkich tych miejsc zabaw czy zabawek, które są dostępne dla dzieci. Jeśli taka zabawka się na przykład nie nadaje do dezynfekcji, powinna być usunięta. No to są takie dosyć logiczne zasady działania. My tutaj też, Szanowni Państwo, no trudno, żebyśmy we wszystkich decyzjach wyręczyli organ założycielski, samorządy i dyrekcje, bo przecież pytanie o ilość dzieci przy stole jest no już trudne, żeby odpowiedział na to minister zdrowia. Nie wiemy, jaki stół jest w danym przedszkolu, ani ile dzieci tam miało siedzieć. Tutaj naprawdę wytyczne nie zwalniają z pewnego takiego rozsądnego zachowania i stosowania się do takich zasad zdrowego rozsądku, ale oczywiście, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, to powiatowe inspekcje sanitarne są gotowe tutaj służyć pomocą.
I oczywiście to nie oznacza, że można z dziećmi wychodzić na przykład na zewnętrzny plac zabaw, można wykorzystywać plac zabaw wewnętrzny w przedszkolu, oczywiście też dezynfekując te powierzchnie. Szanowni Państwo, te regulacje, te działania mają służyć temu, żeby wszystkim nam w Polsce w tym reżimie sanitarnym żyło się w maksymalnie możliwy sposób normalnie. To nigdy nie będzie taka pełna normalność, tak jak powiedziałem, bo przecież w przedszkolach było znacznie więcej dzieci. W tej chwili te grupy muszą być ograniczone do minimum. No, kolejne się pytania pojawiają, w jaki sposób ma być ta regulacja, kto powinien pierwszy trafić. To odpowiedź na to pytanie jest już w zaleceniach, wisi od wczoraj na stronach ministerstw. Te osoby, które muszą pracować, po prostu. Te osoby, które nie mogą zapewnić dziecku opieki, mają pierwszeństwo. Jeśli tych miejsc będzie mało, to oczywiście tutaj samorząd, który decyduje o organizacji tych placówek, w jakiś sposób musi uregulować, ale po to też zostawiamy zasiłki i ta możliwość opieki nad dzieckiem jest pewnym dodatkiem, a nie wymogiem i na pewno nie jest obowiązkiem. W związku z tym, jeśli Państwo nie musicie posyłać swoich pociech do przedszkoli, to oczywiście rekomendacja moja jest taka, żeby dać szansę tym, którzy to zrobić muszą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, panią Marlenę Maląg. Szanowni Państwo, troska o zdrowie, życie Polaków jest dla nas najważniejsza. Swego czasu zostały wprowadzone obostrzenia, dzięki którym właśnie dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy możemy powoli, krok po kroku, po dokładnych analizach odmrażać gospodarkę. W tym czasie, kiedy były zamknięte żłobki, a przypomnę, że takich żłobków na terenie kraju mamy ponad 6,5 tysiąca, uczęszcza do nich ponad 180 tysięcy dzieci, było wiele zapytań zarówno od samorządowców, jak i rodziców, kiedy będą te instytucje otwarte. I my dzisiaj dajemy możliwość, że od 6 maja właśnie samorządy, organy prowadzące będą mogły podejmować decyzje. Ta decyzja będzie uzależniona od wielu czynników, od sytuacji epidemiologicznej na terenie danego terenu. Zapewne będzie to ustalane z powiatowymi inspektorami sanitarnymi, ale robimy to po to, aby przede wszystkim móc pozwolić wychodzić naprzeciw temu, co samorządy, organy prowadzące, rodzice oczekiwali, aby też wprowadzać właśnie odmrażanie gospodarki, aby rodzice, jeżeli jest taka potrzeba, mogli wrócić do pracy. I to jest bardzo ważne, że na ten czas nadal zapewniamy, jeżeli rodzic nie będzie mógł posyłać z określonych powodów dziecka do żłobka, przedszkola, do 8 roku życia, zapewniamy zasiłek opiekuńczy. Szanowni Państwo, w miesiącu marcu i kwietniu, kiedy zasiłki opiekuńcze były przyznawane, takich wniosków o zasiłki złożono około 580 tysięcy. A więc widać, że ten instrument, który wsparcia dla rodziców, konkretnego wsparcia opieki nad dzieckiem, funkcjonuje i jest realizowany. My w dniu wczorajszym, tak jak pan minister tutaj przywołał, przygotowaliśmy wytyczne, które zostały przesłane do wszystkich wojewodów, samorządów, ale także do żłobków samorządowych i niesamorządowych. I w tych wytycznych są informacje, które pokazują, jak w danej sytuacji, jakie obostrzenia mogą być prowadzone. Natomiast decyzja należy ostateczna, czy żłobek zostanie otwarty, oczywiście od organu prowadzącego, od samorządów. Jak jest potrzeba, my zawsze samorządy wspieramy, co pokazujemy każdego dnia. Kiedy są w kłopocie, my jesteśmy z nimi na tej pierwszej linii. A więc dziś decyzja taka, że właśnie od 6 maja jest możliwość otwarcia żłobków, zapewniamy zasiłki opiekuńcze z pełną odpowiedzialnością do 24 maja. Takie rozporządzenie jest przygotowane i te zasiłki będą zabezpieczone. I teraz jest decyzja już organów, czy rzeczywiście na danym terenie jest takowa możliwość. Odmrażamy
odmrażamy gospodarkę, część ludzi będzie chciała wrócić do pracy, a więc to jest ta możliwość, którą rząd daje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana ministra Piątkowskiego. Wczoraj pan premier poinformował o tym, że od 6 maja otwieramy także przedszkola. Opublikowaliśmy więc na stronie ministerstwa odpowiednie rozporządzenia, a jeszcze wcześniej umieściliśmy tam wytyczne, o których wspominał pan minister zdrowia. Wytyczne, które zostaną uszczegółowione i tylko i wyłącznie na podstawie tych wytycznych tak naprawdę jesteśmy w stanie odpowiedzieć na chociażby te pytania, które zadawał nam pan prezydent Trzaskowski, kilkanaście pytań. Widać, że jego urzędnicy i na pewno on sam nie przejrzeli tego, co Ministerstwo Edukacji, ale i także rodziny zaprezentowało na swoich stronach. Ale jeżeli pan prezydent potrzebuje, odpowiemy mu na każde z tych pytań oddzielnie, tak aby wiedział, co robić. Choć wydawało nam się, że samorządy dlatego są samorządne, że potrafią na podstawie ogólnych zapisów wywieźć także i procedury szczegółowe. Już wcześniej pojawiało się wiele pytań, nie tylko ze strony pana Trzaskowskiego, dlatego też umieściliśmy kilkustronicowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wśród tych pytań jest część pytań, które zadał pan prezydent Trzaskowski. Ja mam więc wrażenie, że pan prezydent Trzaskowski, zanim podejmuje jakiekolwiek działania, to najpierw pierwsze, co robi, to pyta między innymi ministra edukacji, co ma zrobić, zapominając zupełnie o tym, że samorząd powinien sam podejmować decyzję. My stworzyliśmy reguły prawne, które pozwalają otworzyć przedszkola i część prezydentów miast już zapowiedziała, nie pytając nawet rodziców o to, czy są zainteresowani taką opieką, że na pewno tych przedszkoli nie otworzą. Mam sygnał z Białegostoku, że dziś około 9:10 rano, pan prezydent zapowiedział, że na pewno nie otworzy przedszkoli do 24 maja. Z tego co wiem, nie zapytał ani jednego nauczyciela, ani jednego rodzica o to, czy w ogóle są zainteresowani tą opieką. Nie sprawdził, jakie są warunki, nie sprawdził, jakie są wytyczne, które by pozwoliły na bezpieczny powrót dzieci do przedszkoli. Ja tuż po tym, jak się okazało, że prezydent Białegostoku nie chce otwierać przedszkoli, otrzymałem między innymi takie SMS-y od na przykład nauczycielki, która pracuje w przedszkolu. I ona pisze do mnie w ten sposób. Załamałam się, już cieszyłam się, że 6 wracamy do pracy, a właśnie dowiedziałam się, że prezydent ustalił, że do 24 zostajemy w domu. I niejako w odpowiedzi na to, co robi prezydent Białegostoku czy prezydent Warszawy, mam sygnał od jednego z burmistrzów, który napisał do mnie w ten sposób. Panie ministrze, ja otwieram przedszkole 6 maja, poinformuję, ilu rodziców wyśle dzieci. Myślę, że około 20%. Dobra decyzja, kontynuujcie to z klasami 1-3. Zauważcie więc, jak różna postawa. Część samorządów, zwłaszcza tych dużych, mówi, to się nie da. To tak jak mówiła swego czasu Platforma, tego się nie da, my nie potrafimy. I to samo dzisiaj mówią prezydenci dużych miast związani z Platformą. Mówią, że się nie da, nawet nie sprawdzają, jakie są przepisy, nie spytają swoich mieszkańców, czy tego chcą, tylko mówią, że się nie da. Tylko i wyłącznie dlatego, że to rząd wydał decyzję o tym, że można otwierać przedszkola. My pomożemy tym samorządom, które nie wiedzą, jak sobie radzić z otwieraniem przedszkoli. Wydamy im szczegółowe decyzje, odpowiemy na te pytania, na które oni nie znają odpowiedzi, chociaż one już są umieszczane czy w internecie, czy na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz czas na pytania, które spłynęły do nas przed konferencją i spływają drogą SMS-ową. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Pytanie od redaktor Lidii Lemaniak z niezależnej.pl. Czy po otwarciu przedszkoli dzieci będą musiały nosić w nich maseczki oraz co z zachowaniem dystansu w żłobkach i przedszkolach? Nie będą musiały nosić maseczek. W żłobkach zachowanie dystansu. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie redaktora Piotra Drabika z Radia Z. Czy kiedy rodzice nie chcą wysłać dziecka do żłobka lub przedszkola, to mogą nadal otrzymywać zasiłek opiekuńczy? Tak, jeżeli nie ma takiej możliwości, aby żłobek jest zamknięty, czy nie ma możliwości, żeby rodzic mógł wysłać, może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy jest przedłużony do 24 maja. Przypomnę, nad dzieckiem do lat 8 i takich zasiłków już Zakład Ubezpieczeń Społecznych, takich wniosków wpłynęło około 580 tysięcy, a więc przede wszystkim troska o dzieci, o zabezpieczenie, bezpieczeństwo naszych dzieci jest bardzo ważne i o tym myślimy i te zasiłki też zapowiadaliśmy wcześniej.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Redaktor Filip Frydrykiewicz, Rzeczpospolita, zwraca się do ministra zdrowia i ministra edukacji. Obaj panowie wypowiedzieli się swego czasu sceptycznie o możliwości organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w tym roku. Tymczasem, jak wylicza Polska Izba Turystyki, setki tysięcy rodziców zarezerwowały już i często zapłaciły za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. Czy te wyjazdy będą mogły się odbyć? Szanowni państwo, bardzo wiele osób niestety zainwestowało, zapłaciło, zarezerwowało różne formy działalności, aktywności. Wirus pokrzyżował te plany i to oczywiście jest bardzo trudne. Natomiast na dzień dzisiejszy, na dzisiaj nie mogę dać odpowiedzi, co będzie w lipcu, w sierpniu, jakie będą wskaźniki epidemiczne. Tak jak ze wszystkimi elementami poluzowywania pewnych restrykcji, jak ze wszystkimi etapami dotyczącymi gospodarki, zależeć to będzie od tych wszystkich wskaźników, o których już wcześniej mówiłem, od ilości zachorowań, od wzrostów procentowych, od wskaźnika epidemicznego, od ilości miejsc w szpitalach zakaźnych, od ilości respiratorów wolnych. Te wszystkie parametry trzeba brać pod uwagę we wszystkich decyzjach. Z drugiej strony oczywiście no niezwykle ważny jest ten aspekt gospodarczy, bo tak jak wszyscy eksperci podkreślają, załamanie się gospodarki może skutkować wzrostem śmiertelności we wszystkich obszarach, w innych chorobach, w onkologii, w chorobach sercowo-naczyniowych, w chorobach rzadkich, tam gdzie są bardzo drogie leki innowacyjne. No to niestety wymaga dobrze działającej gospodarki, więc to jest, trudne są decyzje, ale one są balansem pomiędzy bezpieczeństwem epidemicznym, a możliwością zapewnienia docelowo w długoterminowym procesie bezpieczeństwa wszystkim pacjentom i Polakom. Ministerstwo Edukacji oczywiście nie uruchomi środków na wypoczynek letni, dopóki nie będziemy mieli jednoznacznego wskazania ze strony ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, że taki wypoczynek będzie bezpieczny. Przypomnę, że dopiero od 4 maja rusza przecież możliwość skorzystania z hoteli miejsc noclegowych, czyli takiego wypoczynku indywidualnego. Zobaczymy, jaki będzie tego skutek. Tam przy wypoczynku indywidualnym dużo łatwiej zachować te wymogi sanitarne. Przy wypoczynku zbiorowym jest to znacznie trudniejsze. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Redaktor Monika Woźniak, TVP Info, pytał to, ile dzieci może przypadać na jednego opiekuna zarówno w żłobku, jak i przedszkolu i czy wiąże się to z tym, że tylko ta grupa będzie przebywała w jednej sali, czyli czy będzie jedna grupa, jedna sala? Zalecenia Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia dosyć jasno to będą precyzowały. Dzisiaj opublikowane będą na biuletynie Inspekcji Sanitarnej. 12 dzieci w jednej grupie z możliwością ewentualną w sytuacjach wyjątkowych zwiększenia o 2 osoby. Te dzieci powinny trzymać się w możliwy sposób przebywania w jednej przestrzeni, ale oczywiście wiadomo, że dzieci w przedszkolach korzystają również z przestrzeni wspólnych, więc tutaj należy zachować zasadę zdrowego rozsądku i oczywiście w możliwie bezpieczny sposób, ale funkcjonować. My o tym napisaliśmy już wczoraj w zaleceniach, które wstawiliśmy na stronie internetowej. Te wszystkie zalecenia zostały także przesłane do każdego przedszkola, do każdej szkoły, w której jest oddział przedszkolny, do wszystkich samorządów przez system informacji oświatowej. Wysłaliśmy także do wojewodów i oni także powtórzyli te wszystkie informacje. Stąd jesteśmy zaskoczeni chociażby pytaniami pana Trzaskowskiego, bo odpowiedzi już się tam znajdowały. Chociażby sprawa posiłków czy wychodzenia na plac przedszkolny. Te dzieci będą spokojnie mogły wychodzić w jednej grupie, tak aby nie było zbyt wielu dzieci na jednej przestrzeni jednocześnie. Te grupy posiłek czy czas na wolnym powietrzu będą spędzały w ramach swojej grupy i nie mieszały się między sobą. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Redaktor Arkadiusz Calik z SuperEkspresu pyta pana ministra edukacji, jak wyglądają przygotowania do organizacji egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Czy w związku z kolejnym wzrostem zachorowań dotrzymanie ustalonych terminów jest zagrożone? Tak brzmi pytanie pierwsze. I tutaj w uszczegółowieniu, czy te matury będą odbywały się w reżimie sanitarnym i czy uczniowie będą musieli pisać egzamin w maseczkach i rękawiczkach?
Przygotowujemy w tej chwili szczegółowy harmonogram i sposób organizacji egzaminów. Niedługo wyjdą odpowiednie rozporządzenia i zarządzenia dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oczywiście reżim sanitarny będzie obowiązywał zwłaszcza w dotarciu do budynku szkoły, w którym będzie się odbywał egzamin, podczas dotarcia do sali egzaminacyjnej. Tamte obowiązki, o których pan minister wielokrotnie mówił, czyli między innymi maseczka na twarzy będzie obowiązywała wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tych, którzy będą w komisjach nadzorujących, także płyn dezynfekujący w szkole przy wejściu do szkoły. Natomiast no, przecież gdy uczeń usiądzie już w ławce, no to wówczas jego poprzednik będzie do niego odwrócony plecami, nie będzie z nim rozmawiał, bo to są przecież egzaminy pisemne, a nie ustne, więc na dzień dzisiejszy ja nie widzę powodu, aby uczniowie musieli siedzieć w maseczkach podczas egzaminu. Tak samo jak padały tego typu absurdalne pytania, co będzie z dezynfekcją artykułów piśmiennych. No więc pytam każdego, kto używa swego długopisu, czy on w jakiś sposób go dezynfekuje. Przecież maturzysta czy ósmoklasista przyjdzie ze swoim długopisem i będzie go po prostu używał podczas egzaminu. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Redaktor Łukasz Wójcik z TVN24 pyta o ewentualne wsparcie samorządów w zakupie środków ochrony i dezynfekcji do przedszkoli czy żłobków. Szanowni Państwo, do wszystkich tych jednostek poszły już płyny, 1 000 000 litrów płynów dezynfekcyjnych. Te płyny dezynfekcyjne oczywiście w zaleceniach są dla personelu głównie i dla ewentualnie powierzchni. Dzieci, szczególnie te młodsze, znacznie zdrowotnie korzystniej, jeżeli będą korzystały z mydła i z wody. Ale oczywiście tak, tutaj wsparcie pełne nasze jest. Te płyny zostały przygotowane i już decyzje zostały wydane o ich dystrybucji. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Redaktor Grzegorz Kwolek, RMF FM pyta, kto i na jakiej zasadzie ma wybierać dzieci, które będą objęte opieką w żłobkach i przedszkolach? Co? Tu zostawiamy duże pole do działania samorządu. Tak jak jest rekrutacja do przedszkoli, są tylko bardzo ogólne wytyczne dotyczące tego, jak powinna przebiegać rekrutacja, a potem samorządy już same to regulują. Pan minister mówił już o tym, że z naszego punktu widzenia w pierwszej kolejności powinny być to dzieci osób tych, które są chcą wrócić do pracy i to zwłaszcza tej pracy, która jest związana ze zwalczaniem epidemii. I one oczywiście w pierwszej kolejności powinny mieć możliwość pozostawienia swoich dzieci w opiece przedszkolnej czy żłobkowej. Ja jeszcze raz podkreślę tutaj, Szanowni Państwo, to jest pewne narzędzie, pewna możliwość, którą my udostępniamy. Wykorzystanie tej możliwości, wykorzystanie tego narzędzia jest oczywiście w kwestiach dyrektorów i organów prowadzących, czyli samorządów. Jest to narzędzie, które można wykorzystać, jeżeli ktoś musi wrócić do pracy. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy, jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, może pozostać dzieckiem w domu i zasiłek, tak jak powiedziała pani minister, nadal będzie wypłacany. Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie. Redaktor Przemysław Obłuski, niezależna.pl, pyta o to, czy po decyzji dopuszczającej przywrócenie funkcjonowania przedszkoli i żłobków wielu samorządowców zadeklarowało, że placówek tych nie uruchomią, czy takie same rozważania dotyczą uruchomienia szkół? Czy to też pozostanie pozostawione władzom lokalnym decyzja w tej sprawie? Znaczy, Szanowni Państwo, czym innym jest umożliwienie opieki nad dziećmi? A tak jak podkreślam już kolejny raz, to nie jest w pełni uruchomienie działania przedszkoli, żłobków, to jest umożliwienie pozostawienia dziecka małego pod opieką. Zupełnie czym innym jest uruchomienie szkół w całej Polsce w systemie, który de facto głównie polega na edukacji i dotyczy wszystkich równomiernie. W związku z tym te decyzje tutaj z panem ministrem będziemy podejmowali, patrząc na doświadczenia też innych krajów, które szkoły uruchamiają, po to, żebyśmy mieli po prostu więcej danych, więcej wiedzy o tym, jak takie działania są prowadzone w innych krajach, jak one skutkują na przebieg epidemii, tak abyśmy w bezpieczny sposób mogli decyzje dotyczące bardzo dużych grup ludzi podejmować. I żeby nie było wątpliwości, w przedszkolach będzie głównie ta działalność opiekuńcza, ale przecież nikt nie będzie zabraniał nauczycielom, aby także prowadzili zabawy dydaktyczne. To jest oczywiste, żeby nie było wątpliwości, że zakazujemy uczenia dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Dziękuję bardzo i proszę ostatnie pytanie.
Redaktor Zofia Kędziora, portal misyjne.pl pyta o to, czy w związku z listem przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej rząd planuje zwiększyć limit osób w miejscach kultu, a także ile osób z rodziny w domach może brać dziś udział w ewentualnych uroczystościach z okazji chrztu czy pierwszej komunii świętej. Szanowni Państwo, pozwólmy na ocenę skutków uwolnienia dotychczasowych reżimów dotyczących kościołów, związków wyznaniowych. W tej chwili jedna osoba na 15 metrów kwadratowych to jest w średniej wielkości kościele około 50 osób. Popatrzmy, jak to wpływa na przebieg epidemii i nie będziemy podejmowali żadnych decyzji, dopóki nie będziemy mieli wiedzy, czy te wskaźniki, o których już wielokrotnie mówiłem, rosną, maleją, czy pozostają na tym samym poziomie. Więc tutaj musimy najpierw mieć dane, najpierw być pewni tego, jak poprzedni etap, poprzedni krok wpłynął na nasze zachorowalności, a potem możemy mówić o kolejnym etapie. Źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.